Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, to jest program Gość Dnia w Telewizji Wałbrzych. W naszym studiu posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry Państwu. Pani poseł, dwa dni temu minęła rocznica wyboru Romana Szemeja na stanowisko prezydenta Wałbrzycha. Najlepsza okazja, żeby skomentować ten rok rządów. Nie zauważyłam po pierwsze, że to rok. Tak szybko minęło w wiecznych sporach i dyskusjach. I tak naprawdę no, żadnych fajerwerków na tę okoliczność myślę, że nie trzeba odpalać. Rok jak rok, prezydentura jak prezydentura. Ja mam wiele wątpliwości, łącznie z ostatnią dumą pana prezydenta, którą ogłaszał podczas trwania Rady Ministrów, czyli odzyskania groskości Wałbrzycha. A zastanówmy się teraz, jak sobie pani potrafi przypomnieć obietnicę Romana Szemeja z kampanii wyborczej? Tak uczciwie, ile z tych obietnic zostało zrealizowanych? Bo potem się rozlicza polityka. No myślę, ja pamiętam groskość. Jest zrealizowana? Ale wie pan, to jest takie relatywizowanie. Dlatego, że Sensowności porozmawiamy za chwilę. Jasne. Groskość jest. Co jeszcze pani pamięta, że obiecywał? Obiecywał, że nie zlikwiduje szkół. Zlikwidował szkoły. To ja nie pamiętam tej obietnicy, może pani ma inną pamięć. Deklarował, bywał prawda, wśród ludzi, między innymi w tych szkołach, które likwidował i deklarował rzeczywiście, że te szkoły powstaną. No dobrze, bo ja rozmawiałem na ten sam temat z panem prezydentem i on mówił, obiecywałem jeszcze przedszkola, są przedszkola. Obiecywałem rozpoczęcie budowy mieszkań socjalnych, te mieszkania się budują. Obiecałem rozpoczęcie budowy czy remontów dróg w Wałbrzychu. Też nie da się ukryć, że te remonty w części przynajmniej są wykonywane. Gdyby prezydenta rozliczać właśnie z realizacji zapowiedzi, opozycji mogłoby być trudno tutaj zbić szpilkę. Panie redaktorze, no może nie do końca, ponieważ są wakacje, to rzeczywiście tak luźnie i już nie wojująco. Po pierwsze, wiele inwestycji było zaplanowanych, on po prostu zwyczajnie te inwestycje kontynuuje. Po pierwsze, po drugie, zobaczymy jak zostaną zrealizowane, bo ja słyszę, że na przykład akwapark nie może się otworzyć bez wynajęcia spółki, która ewentualnie przygotuje to rozpoczęcie. Jest druga strona, bo można realizować swoje obietnice, zarzucając ileś działalności ważnych, czy przerzucając pieniądze z jednego miejsca do drugiego. Budżet jest skomplikowany. Jest deklaracja jednoznaczna przejęcia długu z powiatu wałbrzyskiego. Obawiam się, że Wałbrzych tego nie wytrzyma, bo przecież jeszcze trzeba będzie się rozwijać i kończyć właśnie te inwestycje. Także myślę, że tak w połowie kadencji, jak będziemy pana prezydenta oceniać, to wtedy rzeczywiście będzie można powiedzieć o tym, co jest zrealizowane, bo panie redaktorze, dobrze pan wie, że rozpoczynać można bez końca i powiedzieć, że jeszcze to mam pomysł na coś dodatkowego. Żłobek będzie już we wrześniu, to już będzie można rozliczyć. Są to pieniądze, które, że tak powiem, wspierane są i z funduszy strukturalnych, i z rządowych. To są decyzje, które rozpaczliwie próbują w Polsce zapobiec niżowi demograficznemu. I myślę, że jeżeli te żłobki będą zapełnione, jeżeli okaże się, że ludzie tam będą oddawać dzieci, bo na przykład czesne nie będzie kosztować 500 czy 600 zł, to wtedy uznamy, że pomysł został zrealizowany i że będzie on trwał. Ale generalnie rozumiem, że tego typu pomysły i inicjatywy jak budowa mieszkań socjalnych czy żłobków, to są inicjatywy bliskie Prawa i Sprawiedliwości. Ale oczywiście, że tak. Tylko tak jak podkreślam, trzeba na bieżąco rozwiązywać problemy istniejące, jak na przykład TBS w Wałbrzychu, prawda? Właściwie węzeł gordyjski. No, nijak przy pomocy czy bez pomocy Urzędu Miasta nie można pomóc tak naprawdę setkom ludzi. No dobrze, to teraz zapytam inaczej. Czy pamięta pani obietnice, które nie zostały ewidentnie zrealizowane, poza tą obietnicą o szkołach, o której pani wspomniała, że miały według pani nie być likwidowane, a są? Czy jeszcze w jakiejś kwestii prezydent Szemy ewidentnie robi inaczej niż obiecywał? To bardzo często robi wbrew temu, co oczekuje Rada, to po pierwsze. Która Rada? Rada Miasta, oczywiście.
między innymi dyskutując, myślałem, że Rada Powiatu akurat. Między innymi dyskutując właśnie nad owymi przenosinami z jednego miejsca w drugie budżetu. Myślę, że mało poważnie traktuje Radę. Większość, która jest w koalicji, tak naprawdę nie czyta materiałów, słucha pana prezydenta, to właściwie prezydenta pana Szałemeja. Wszyscy temu zaprzeczają. Nie ukrywam, że bardzo niebezpieczne jest łączenie etatu prezydenta z 1/4 etatu ordynatora. Sprawa nie jest skończona i zamknięta. Różne instytucje bardzo się denerwują, bardzo na okrągło na ten temat rozmawiają. Już pojawiają się konflikty interesów. Między innymi pan prezydent, który pracuje w szpitalu, był patronem, czy miasto było patronem konferencji medycznych w Książu, którego współorganizatorem czy organizatorem był właśnie szpital. To są rzeczy zabronione w ustawie. Jest problem oczywiście interpretacyjny, ale pokazuje, ile po drodze dzieje się rzeczy nie tak, jak powinno się dziać. Dzięki patronatowi prezydenta szpital zarobi więcej na konferencji? Bo... Nie wolno tego robić. Po prostu nie może być tak, że pan prezydent udostępnia Zamek Książ, czy ponosi jakieś koszty, czy podejmuje decyzję, czy podpisuje jakiś dokument, będą jednocześnie pracownikiem instytucji, która jest organizatorem. Po prostu w ustawie jest, o samorządzie jest to zabronione. I jeszcze wracając do rozporządzenia w sprawie grodzkości, to ja się do tego przyzwyczaiłam już, że tak polski rząd działa, ale to się działo właściwie wbrew zasadom. W uzasadnieniu do rozporządzenia jest zapisane, że były konsultacje społeczne. No nie było. Jest napisane, że jest pozytywna opinia wojewody. No nie ma. Jest napisane, że jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nie ma. Pani poseł, to po kolei. I tak dalej, i tak po dalej. Konsultacji, jeżeli pani mówi o konsultacjach, które miały być zrobione na poziomie powiatu, nie ma, ponieważ Rada Powiatu ich nie zarządziła, czy to jest zarząd powiatu. Więc to jest rzecz niezależna od pana prezydenta Szałemeja. Opinia Izby Obrachunkowej była, ale się nie nazywała opinia, tylko stanowisko. I ewidentnie była korzystna. Regionalna Izba, ja czytałam tę opinię, rozmawiałam z panią prezes, panie redaktorze. Podobnie jak ja. I pani prezes powiedziała, że to tak naprawdę zabawa w dyskusję i interpretację, ponieważ została poproszona przez ministra, który w sposób szczególny zajmował się tym rozporządzeniem, no to wydała swoją własną sugestię, ale przypominam, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje opinię w postaci uchwały, na przykład. No tak stanowią przepisy. Nie możemy za każdym razem mówić, że te przepisy ale w jakimś pani, wypadku pani nie poseł, obowiązują. Ale też pani doskonale wie, że w ogóle ta opinia Rady Regionalnej Izby Obrachunkowej nie była potrzebna do tej panie procedury. Panie redaktorze, ono bardzo została, przepraszam, jest to koronny argument, panie redaktorze, specjalnym trybie w uzasadnieniu do rozporządzenia. Jeżeli tak jest, to traktujmy się poważnie, bo teraz możemy się cieszyć, że udało się przepchnąć jakieś rozporządzenia, ale gorzej będzie jak pana, mnie, czy jakiegokolwiek obywatela Wałbrzycha i okolic dotknie podobne przepychane rozporządzenie, niezgodne z zasadami, które uderzy najzwyczajniej w nas. No tak nie wolno od postępować. Od rozstrzygnięcia, czy to rozporządzenie jest legalne, czy nie, jest ewentualnie Trybunał Konstytucyjny, czy też Najwyższy Sąd Administracyjny, można tam pewnie jakąś drogą prawną te rzeczy sprawdzić. Na razie pytamy o opinię Biura Analiz Sejmowych. No, trwają dyskusje. Mnie interesuje na ten temat. To, czy z punktu widzenia elektoratu Prawa i Sprawiedliwości w Wałbrzychu, czy elektorat Prawa i Sprawiedliwości potrafi odpowiedzieć, czy PiS w Wałbrzychu jest za grodzkością, czy przeciw? Nie, oczywiście. My zawsze jednoznacznie deklarowaliśmy. Przypominam panu, że posłowie zabiegali w wypadku ustawy u pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci, ja również, o taki zapis, który umożliwi tę grodzkość. To jest zasługa między innymi nasza, posłów Prawa i Sprawiedliwości, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Ja rozmawiam w tym studiu z osobami z Prawa i Sprawiedliwości, to 80% czasu zajmuje krytyka. Tak. A ja muszę specjalnie wydobywać, tak jak teraz z pani deklaracji, że generalnie jesteśmy za. Ale oczywiście, wasz że tak. elektorat może być
kompletnie skołowany. To ale jesteście nie jest. Za, czy jesteście nie, przeciw, redaktorze, podoba się, czy nie? Nie. Panie redaktorze, znowu kwestia zasad. Nie ma tak, że cel uświęca środki i że można po drodze dokonywać wielu nieprawidłowości, chociażby z tego powodu, że rząd się zmieni, daj Boże, za niedługo. Zmieni się prezydent i nagle ktoś uzna, że to rozporządzenie jest nielegalne. No i co wtedy? Czy znowu będziemy mieszkańcom Wałbrzycha proponować różnego rodzaju rozterki, dywagacje na temat tego, czy ta grodzkość miała sens, czy nie miała? To jest tylko i wyłącznie ta kwestia, w jaki sposób i za jaką cenę dochodzimy do owej grodzkości. Ja tutaj w tym studiu kilkakrotnie mówiłam, że dla bezpieczeństwa 180 tysięcy mieszkańców Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego najbezpieczniej jest rzeczywiście zrobić to tak, jak to wynika z przepisów, a jednocześnie poczekać do końca kadencji, wcześniej informując, jak będą granice wyglądać, kto czym się będzie zajmował, co będzie ze szkołami, z pracownikami. To jest odpowiedzialność i o to zabiegaliśmy cały czas. I to żadne skołowanie elektoratu. Ma Pani elektoratu. Jakieś wątpliwości, jak będą granice przebiegały? A Pan wie, jak będą przebiegały. Dlaczego się mają zmienić granice? Wałbrzycha granice? Nie. No, czymś będzie zarządzać miasto, prawda, Wałbrzych. Czymś będzie zajmować się powiat, który zresztą już w wydaniu, prawda, po uzyskaniu grodzkości będzie malutkim, mało kompetentnym, z ograniczonymi zadaniami powiatem. Jak każdy inny jak w Polsce. Dobrze Pan wie, no nie są powiaty 180 tysięcy. Ale wszystkie mają te same kompetencje. Nie. Ale chodzi o budżet i możliwości, prawda, mały, ale kompetencje będą te same. I wspierania swoich szkół, prawda, czy zajmowania się swoimi zadaniami. No tych szkół już w Wałbrzychu nie będzie musiał aż się tego boję. Nadzorować. Aż się tego boję, bo jak Pan Prezydent się rozpędzi i okaże się, że równie szybko będzie chciał dokonać oszczędności w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, no to niech się już dyrektorzy zastanawiają, jakich oszczędności powinni dokonywać, żeby z rok, dwa utrzymać się i udowodnić Panu Prezydentowi, że ważne jest, żeby no oni pozostali dobrze, na rynku. Chyba dobrze, że się będą zastanawiali nad oszczędnościami, skoro mamy tak trudne sytuacje finansowe. Wszyscy się powinni zastanawiać nad oszczędnościami. Panie redaktorze, jasne, tylko jest kwestia, na czym się oszczędza. Zawsze podkreślam, nie można stawiać na szali 7 szkół, bo takie oszczędności tam zostały zaproponowane w wysokości 3 milionów i ścieżki rowerowej wokół Podzamcza. To też obietnica Pana Prezydenta, która mniej więcej tyle będzie kosztować. Jesteśmy odpowiedzialnymi, myślę, obywatelami. Wiemy, czym jest edukacja i że tutaj oszczędności to jest ostatnia rzecz, której należy dokonywać. I wiemy, że ścieżka rowerowa wokół Wałbrzycha to nie jest atrakcja, Podzamcza to nie jest atrakcja turystyczna. Pani poseł, ale myślę, że Pani też doskonale wie. Ścieżka rowerowa miała być ze środków inwestycyjnych szkoły, ze środków, z wydatków bieżących, zupełnie dwie inne przegródki w budżecie. Nie. Można jasno, sobie tak nie, tego nie, przerzucać. Nie. Zupełnie inaczej na ścieżkę rowerową można wziąć kredyt. Jasne, inaczej umieszcza się, inaczej się kalkuluje wydatki i wtedy naprawdę można sobie poradzić. Ja pokazuję tylko wybory. Wybory i decyzje Pana Prezydenta, które mi po prostu nie odpowiadają. Dobrze, to teraz porozmawiajmy o kandydacie Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta. Kamil Zieliński rok temu był najlepszym możliwym kandydatem na to stanowisko. Gdzie jest teraz Kamil Zieliński? Co robi? Dlaczego się nie wypowiada? Dlaczego zniknął? Myślę, Panie redaktorze, że po pierwsze powinien Pan zapytać Pana Kamila Zielińskiego. Na pewno przyjmie zaproszenie i jest w Prawie i Sprawiedliwości. Przypominam, że uczestniczył w kampanii do parlamentu. Bywa na spotkaniach, współorganizuje różnego rodzaju spotkania. Rok nawet konferencji prasowej nie zorganizował, żeby się spotkać z dziennikarzami, powiedzieć, co myśli, zrecenzować. To ma być Wasz zawodnik w wyborach, jak rozumiem, kolejnych. Panie redaktorze, proszę się o nas nie martwić. Rozumiem, że jest sezon ogórkowy. W dodatku Prawu i Sprawiedliwości skoczyły słupki. Pan redaktor widzi powód, pytam, żeby zainteresowanie dyskutować Kamila Zielińskiego na temat sytuacji PiS-u w Wałbrzychu. Ma się dobrze, przypominam Panu, że struktur Platformy Obywatelskiej jeszcze nie odbudowano. PiS na rynku jest jedną z lepiej trzymających się organizacji. Mamy wielu liderów
myślę, że będą się aktywizować w miarę możliwości. Pewnie przed nami kampania wyborcza kolejna, prawda, do powiatu. Także będzie, będzie emocji, będzie mnóstwo spotkań, konferencji liderów, którzy będą się promować. Jeżeli chodzi o struktury Platformy Obywatelskiej, mam wrażenie, że się odbudowały. Tu trzeba by było pewnie zaprosić panią Katarzynę Brzygłocką do studia. Pan redaktor bywa tu rzadziej niż która... ja tego nie widzę. Rzadziej czy częściej? Nie, no, rzadziej. Tak. Ja bywam dosyć często w Wałbrzychu i myślę, że trzeba byłoby zapytać, kiedy ostatnio jakiś radny zorganizował konferencję. Pani powiedziała o strukturach, o odbudowie struktur. W jakimś temacie, czy ewentualnie przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Aktywność to zupełnie inny temat. Pani powiedziała, że nie ma struktur. Katarzyna Brzygłocka jest szefową koła w Wałbrzychu. Struktury zostały odbudowane według mojej wiedzy. Przejdźmy do kampanii do Rady Powiatu. No rzeczywiście, jest środek wakacji, pewnie trochę wcześniej, żeby rozmawiać o waszej strategii, o tym, jak to wszystko będzie wyglądało, no ale pani jako szefowa partii w regionie musi już jakieś pierwsze przymiarki do tego robić. Jakie będzie przesłanie, jak będzie wyglądała budowa list, czy pani będzie o wszystkim decydować, czy może jakieś... Tradycyjnie będzie, zawsze, no, nigdy to nie jest tak, że to ja decyduję, to jest mit, który też należy obalać systematycznie, czy że prezes Jarosław Kaczyński ostatecznie podejmuje decyzję i owszem, ale z reguły jest to spore gremium, komitet polityczny. W naszym wypadku jest to zarząd okręgu, który otrzymuje propozycje od Komitetu Wałbrzyskiego i tak to się będzie działo. My w tej chwili jesteśmy we wrześniu przed wyborami w strukturach w poszczególnych komitetach i równolegle z tymi wyborami rzeczywiście będziemy dyskutować na temat wyborów do powiatu. 3 września w Świdnicy odbywa się zarząd i to jest jeden z tematów tego zarządu, jak przygotować się do tychże wyborów. Myślę, że wtedy będę miała okazję na konferencję prasową i rzeczywiście będę prezentowała te wszystkie kwestie, o które pan redaktor pyta. A jest możliwość, żebyście poszli do wyborów do Rady Powiatu w sojuszu z jakimś innym komitetem lokalnym? No ja pamiętam, jak nie wiem, pani Alicja Rosiak pomagała przed wyborami w Prawu i Sprawiedliwości, jakaś była współpraca wtedy. Teraz Wałbrzyska Wspólnota Samorządowa no, nie wygląda w Wałbrzychu przynajmniej na siłę, która by się miała rozwijać, więc pytanie, czy pani my cały czas własnym szyldem, czy... w Prawie i Sprawiedliwości w Okręgu Wałbrzyskim ciągle są migracje, jak pan dobrze wie, ciągle coś tam się dzieje, jedni odchodzą, drudzy przychodzą. Ku mojej radości rzeczywiście jest duże zainteresowanie w Wałbrzychu, przyjmujemy kolejnych członków partii i oczywiście zawsze otwieramy się, czy szukamy możliwości poszerzenia swojego elektoratu i grup, które przyjdą do nas. Myślę, że wakacje to nie jest dobry moment, żeby na ten temat dyskutować. Czyli nie wyklucza pani tego, że ja niczego będzie nie inny szyld, nie wykluczam. Inny szyld nie, komitetu. Szyldu obawiam się, że nie będzie innego. Będzie to szyld Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach prezydenckich w Wałbrzychu, po wyborach powiedziała pani, że być może ten szczyt trochę zaszkodził Kamilowi Zielińskiemu. Inni mogli udawać kandydatów niezależnych, a on... Tak, dlatego że inaczej się wyróżniał. Rzeczywiście kandydaci mówili, że są tymi stąd, prawda, a tutaj... on był partyjny. Jasne. Dlatego pytam. Natomiast jest taka zasada we wszystkich partiach, że tak jak w poszczególnych miejscowościach dopuszcza się możliwość, aby kandydujący tworzyli swoje własne komitety, tak od powiatu zaczynają się wybory już z szyldem, więc w wypadku wyborów do powiatu na pewno będzie to szyld Prawa i Sprawiedliwości. Co innego wybory samorządowe. Rzeczywiście to doświadczenie z przed roku musimy wziąć pod uwagę. Dokonaliśmy analizy, żeby poszerzyć grupę wspierających. Trzeba rozważyć taką myśl, żeby to był komitet kandydata, popierany przez wiele instytucji i organizacji. Nad strategią będziemy jeszcze dyskutować, być może również w tym studiu. Anna Zaleska, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo dziękuję. Dziękuję. To był program Gości Dnia, Krzysztof Szwałek. Do zobaczenia.
Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.